Witamy szanownych hodowców na naszym spotkaniu w lecznicy pana doktora Pawła Ciesiołkiewicza w Ostrowie Wielkopolskim. Witamy szanownych hodowców, czołowych przedstawicieli oddziału Ostrów Wielkopolski. Chcielibyśmy zaprosić państwa i panów na prelekcje dotyczących podstawowych zagadnień chorób gołębi pocztowych, jak i krótką prezentację nowości mieszanych paszowych uzupełniających marki Dobkowicz, którą w tej chwili opracowaliśmy na 2017 rok. Takie badanie, ale po ilości przeciwciał, poziomy, które im wychodzą, są bardzo trudne do interpretacji. I nie wiadomo, czy to jest wirus, przeciwciała powstałe pod wpływem wirusa szczepionkowego, czy pod wpływem wirusa terenowego. Trudno to określić. Badanie jest, proszę pana, generalnie nie daje żadnego pożytku, a objawy są tak bardzo charakterystyczne, że nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z paramyksowirusem. Trzecia sprawa, jeśli chodzi o paramyksowirusa, u gołębi, które nie mają dostatecznej protekcji przeciwko temu wirusowi, jest to, że się gubią w losach. I dlaczego szczepić stale? Dlatego, że jest przepis. Tak, jest przepis, że trzeba paramyksowirozę szczepić i trzeba mieć podbite spisy, żeby wziąć udział w lotach. I ten przepis jest to dyrektywa unijna obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej. Okej, dlaczego tak zrobili? Urzędnicy tak zrobili, ponieważ wirus paramyksowirozy gołębi jest to wirus pomoru drobiu. Tylko po prostu inny serotyp. A wirus pomoru drobiu jest to bardzo zjadliwy wirus dla stad towarowych drobiu, kur, kaczek, gęsi, powodujący ogromne straty w przemyśle drobiarskim. A wiadomo, że drób to jest produkcja przemysłowa, kurniki po kilkadziesiąt tysięcy, jedno wstawienie, jeden obiekt, ogromne straty w skali kraju. Jest to choroba zwalczana z urzędu. A poprzez to, że choroba zwalczana z urzędu, to objęta programem, urzędowym programem zwalczania, gdzie w przypadku potwierdzenia takiego pomoru państwo ma obowiązek wypłacać odszkodowania. Ogromne pieniądze. W związku z tym państwo, chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie tego wirusa, ogranicza go w ten sposób, że nakazuje szczepienia stad drobiu i przy okazji gołębi, bo boją się, że ten wirus pomoru gołębi, czyli paramyksowirus, może konwertować do wirusa pomoru drobiu, a gołębie, które charakteryzują się tym, że mają bardzo dużą migrację, z tytułu właśnie lotów konkursowych mogą go rozwlec. Dlatego intencją urzędników było, żeby maksymalnie gołębie zabezpieczyć przed możliwością przenoszenia na różne tereny, by nie powodować strat w drobiu hodowlanym. I o to głównie chodzi. Niestety, gołębie to jest hobby panów. Ja też jestem w tym temacie i my się o te gołębie troszczymy, ale urzędnicy robią to tylko z punktu widzenia zabezpieczeniem przed roznoszeniem wirusa. Bo gołębie to dla urzędników to po prostu jest tylko czyste hobby kilkudziesięciu tysięcy hobbystów. I jak im padną te gołębie, to dla państwa jest żadna strata. To jest strata dla nas. Natomiast dla urzędników liczy się tylko protekcja stad towarowych drobiu. I niektórzy hodowcy mówią tak, ale po co dorosłe szczepić, ja szczepię tylko za nabudka. No więc pierwsza sprawa, rzadko spotykana, ale miałem gołębie pięcioletnie, szczepione raz tylko za mutka, które, proszę sobie wyobrazić, miały taką postać paramyksowirozy nerwową, że kręciły jak młotki w jesieni. No typowe torticoli, skręty szyi. Ja mówię, co to jest do hodowcy? A on mówi, no przecież kręciek. Mówię, panie, ale u pięcioletniego gołębia i mi kręcą. No. Mówi, 10% gołębi ma takie objawy. Ja mówię, proszę pana, a jak wygląda ze szczepieniami? No szczepię raz za mutka. Ja mówię, niewystarczająco. Raz, że nie jest to w pełni wystarczające, jeśli chodzi o ochronę samego młodego gołębia. A poza tym nie daje to ochrony potem na gołębie dorosłe. Co pan zresztą widzi? I ci hodowcy mówią, proszę pana, gdyby to nie dotyczyło moich gołębi, to ja bym w to nigdy nie uwierzył, że taka rzecz jest możliwa.
I najważniejszy aspekt, który leży w interesie już samych hodowców, to przede wszystkim loty. Gołąb, który dorosły, który nie ma wystarczającego zabezpieczenia przeciwko paramyksom, a styka się z tym wirusem terenowym, chociażby w kabinie. No bo wiadomo, do kabiny idą tysiące gołębi z różnych gołębników. Wirus jest, bo wirus jest nawet tutaj w powietrzu. A w kabinie, no to wiadomo, że tego wirusa jest, stężenie jest bardzo duże. I jeśli trafia na gołębie, które nie mają pełnego zabezpieczenia, co powoduje? Jest to naturalna immunizacja wirusem terenowym, czyli naturalne przechodowanie. Tylko, że objawia się to w sezonie lotowym, prawda? Kiedy gołąb całą energię przeznacza na robienie konkursów. I w tym momencie hodowca mówi, kurczę, pogubią mi się gołębie, nie robią konkursów, nic po nich nie widać, ale mówi tak, mam straty, nie robię, nie wiem co jest. Dlaczego? Bo gołąb w tym czasie zaczyna walczyć z wirusem. Czyli zaczyna się cały proces, tak jak po szczepieniu. Zaczyna pod przeciwciała, zabiera to bardzo dużo energii, a ta energia jest potrzebna przede wszystkim na lot, a nie na walkę z chorobą. I mamy straty. W przypadku gołębi, które są immunizowane co roku, poziom przeciwciał jest tak wysoko, że mamy tutaj jakby użyć przenośni, straż, która czuwa, jeśli pojawi się wirus, wirusa inaktywuje, gołąb na to nie zużywa w ogóle energii, bo ta jego przyboczna straż w postaci przeciwciał jest cały czas w pełnej gotowości bojowej. I wtedy nie ma strat. Także w przypadku gołębi młodych szczepienia, to jest zapobieganie przeciwko wystąpieniu choroby, a w przypadku gołębi dorosłych, to chodzi głównie o straty podczas lotów. O czas, czasami o te 10 minut, bo to jest ważne. No jeszcze mam jakieś pytanie. Jeżeli 10 minut to na konkursu dzisiaj. Gołębie są szczepione, większość gołębi ma kał w postaci kuleczki, a na przykład dwie sztuki sikają po tym. To może być też po szczepieniu i brak odporności na w tym ale przypadku. Ale to sikają, czyli mamy do czynienia z tym wielomoczem, poliurią. Mhm. A w jakim to jest miesiącu? W zimie? Też, przed panowaniem? Tak, dokładnie. To są samiczki czy raczej samczyki? No, często ten problem zdarza się u samczyków. I to zazwyczaj są gołębie zdrowe. Nie ma to wspólnego nic z paramyksowirusem. Jest to objaw takiej bardziej gorącej krwi u gołębia, u samczyka. I bardzo często mija, jak go połączymy z samiczką i się wtedy uspokaja. Są samczyki, które mają to okresowo, w okresie zimy albo przedwiośnia, do momentu połączenia w pary. Są gołębie, które mają to przez dłuższy okres czasu w roku i pomimo tego potrafią robić jeszcze dość dobre konkursy. Jeśli nie doprowadzi to do odwodnienia gołębia, to gołąb robi konkursy i dobrze leci. Jeśli to lanie jest na tyle uciążliwe, że gołąb się odwodni, to zazwyczaj taki gołąb albo nie robi konkursów, albo po prostu się gubi. Ale nie jest to problem paramyksowirusa, bardziej psychiki gołębia. To jest zbyt gorąca krew i to trzeba rozróżnić. I wtedy nie ma co na siłę leczyć takiego gołębia. Hodowcy chcą mówić, proszę pana, ja nie mogę na to patrzeć, bo po prostu mnie to denerwuje, jak mi taki jeden podlewa czy drugi. Często albo likwidują takiego gołębia, albo jakoś tam potrafią to wytrzymać pod warunkiem, że gołąb jest cenny w hodowli. Także lanie wodą może być powodowane przez kilka czynników. Jednym z nich jest paramyksowirus. I najczęściej dotyczy to gołębi młodych. W przypadku gołębi dorosłych jest to wynik i objaw raczej innego procesu patologicznego. Dotyczy to mianowicie okresu lęgów podczas karmienia. W niektórych stadach część gołębi może mieć faktycznie bardzo rozluźnione odchody, nawet do wodnistych, czyli też leje wodą. I to jest znowu czynnik etiologiczny, czyli przyczyna jest zupełnie inna. Nie jest to nic związane z wirusem. Jest to związane z tym, że w tym okresie jest zwiększone zapotrzebowanie na makro-mikroelementy, spowodowane okresem lęgowym, produkcją skorupki jaja, okresem naturalnego spadku makro-mikroelementów w kośćcu, ponieważ jest krótki dzień świetny, mało promieniowanie ultrafioletowych, mało syntetyzowanej witaminy A, witaminy D3
a tym samym niedobory mineralnych w kościcu. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie w postaci produkcji mleczka i karmienia młodych ptaków doprowadza do tego, że gołąb już nie ma na własne potrzeby tych mikro- i makroelementów, na własne potrzeby bytowe, pobiera nadmierne ilości grytów i MM-ki, wszystkich tych melanży, chcąc to wyrównać. I to musimy sobie odpowiedzieć na jedno, że wszystkie dodatki, które my dajemy w gołębniku w postaci grytów, nie mają idealnie zbilansowanego poziomu makro-mikroelementów. Gdyby gołąb był w środowisku zewnętrznym, nie zamknięty w gołębniku, to co mu jeszcze brakuje, czego nie ma tam w tych mineralnych, to on sobie to znajdzie w środowisku i nie byłoby problemu. Ale gołąb pobiera tylko to, co my mu damy. Choćby to było to najlepszej firmy, jeśli nie jest zbilansowany dany pierwiastek, albo jest go za mało, a akurat gołąb go więcej potrzebuje, to będzie podbierał nadmierne ilości i dalej nie ma zaspokojenia z tego swoich potrzeb bytowych. Tamte pozostałe składniki, które są, a często jest też i sól, która powoduje uszkodzenie nerek objawiające się poliurią, doprowadza do lania wodą. Moją receptą sprawdzoną jest dodatkowo w tym okresie podawane mineralnych związków w płynie. One są pozbawione wszystkich zanieczyszczeń, nie ma tam żadnej soli. Są to chelaty pierwiastków, które od razu są wchłaniane do komórek i wysycają komórki minerałami i automatycznie gołąb pobiera mniej grytów, mniej melanży, ponieważ wszystko, co potrzebuje, jest dodatkowo podawane w postaci czystych pierwiastków. Natomiast gryty pełnią tylko rolę kamienia żołądkowego, który jest potrzebny do przeprowadzania podstawowych procesów trawiennych, bo nie można, hodowca, a zabrałem mu wszystko. No dobrze, nie można mu zabrać wszystko, bo układ pokarmowy gołębia, jak i wszystkich ptaków, funkcjonuje na takiej zasadzie, że mamy podwójny żołądek, jest ten mielec i tam w tym mielcu musi być kamień, bo inaczej jest zaburzenie trawienia. Także nie jest wyjściem zabranie grytów, tylko jest wyjściem dostarczenie innej postaci związków mineralnych i wtedy kończy się problem. Podobnie często po zniesieniu jajka występuje tak zwane porażenie okołolęgowe, że taki podobny objaw jest też u krów, że po prostu na skutek deficytu związków mineralnych dochodzi do takich porażeń. Gołąb ma niezbolność lub nie potrafi podlecieć. Dotyczy to głównie samiczek. No wiadomo, żeby taki mały gołąbek wyprodukował tak duże jaja, to jest przede wszystkim bardzo duże zużycie związków mineralnych. I my w tym okresie musimy te związki jeszcze dodatkowo dostarczyć. Tu jest zależność od rasy gołębi, od wieku, od systemu karmienia, co my dajemy. Stąd jedne gołębie są na to bardziej podatne, drugie mniej. Jedni hodowcy mają notoryczne problemy co roku, inni po prostu mają w mniejszym zakresie, dotyczy to albo tam pojedynczych gołębi, albo w ogóle ten proces nie występuje. A z drugiej strony no, są gołębie hodowcy, którzy już wiedzą, jak przeciwdziałać temu właśnie, dostarczając te mineralne wpłynie i oni już tego problemu praktycznie nie mają i o tym zapomnieli. Ale to jest ważny aspekt, czyli odnośnie tej poliurii wodomoczu jest kilka czynników, które powodują to. Często może być też czynnik toksyczny, nie tylko zatrucie grytem czy melanżem, ale gdzieś gołębie idą na Śląsku, często idą na hałdy, po prostu na tych hałdach węglowych pobierają tak duże ilości tego miału węglowego, że mają całe wola wypełnione miałem, praktycznie nie pobierają pokarmu, nie wykarmiają w tym okresie młodych. Młode są liche, niewykarmione, a gołębie, tak samo lichną gołębie dorosłe, które cały czas tylko szukają mineralnych, obskupują ściany, a w ogóle nie idą do karmy. Wypełnione wole, sygnał idzie do mózgu, jestem syty, najedzony, nie jestem głodny, nic nie będę jadł. No i problem się przekłada wtedy na gołębie młode, które generalnie lichną. Także to jest taki aspekt, trzeba patrzeć, jaki to jest okres hodowlany, jakiego to okresu dotyczy i odpowiednio umieć reagować. Paramikso jest dziedziczne? Paramikso? Na szczęście nie.
Na szczęście nie, ze względu na to, że nie jest, nie przychodzi do gonad i nie stanowi problemu dziedziczenia, ale niestety wirus jest cały czas w środowisku i ptaki po prostu bez względu na to, czy dorosłe mają styczność z wirusem, czy nie, to praktycznie młode zawsze są zagrożone, bo raz wirusa jest więcej, raz mniej. Ptaki dzikie są naturalnymi wektorami, czyli nosicielami tego wirusa. Także no, wróble, dzikie gołębie, dzikie kaczki, gęsi. To wszystko jest naturalny rezerwuar tego wirusa. Tych ptaków bardzo dużo pada na tą paramyksowirozę, tylko my ich nie widzimy, bo one padają gdzieś w środowisku. Natomiast są to bardzo duże ilości, ale też trzeba wspomnieć o tym, że im bardziej naturalny gatunek, gdzie była mniejsza ingerencja genetyków, hodowców, tym bardziej większa jest odporność. W związku z tym one często są nosicielami wirusa, podobnie jak wirusa grypy, tak samo, ale posiadają większą odporność i nie chorują. Chyba że jeszcze są dodatkowo obciążone jakimiś dodatkowymi czynnikami bakteryjnymi, pasożytniczymi, no to dochodzi do przełamania odporności. Wtedy i do śmierci takich ptaków. Także tutaj brak dziedziczenia i przekazywania ze dorosłych gołębi na młode nie eliminuje problemu. To jest troszkę inaczej jak w przypadku paratyfusu, czyli salmonelli, gdzie jest nosicielstwo, gdzie jest możliwość przekazywania tej pałeczki salmonelli przez gonady młodym ptakom, także mamy już po nosicielach możliwość w zarodku, w jajku. I w zależności od tego, ile zostaje przekazanych tych bakterii, to albo zarodek w ogóle, albo nie dochodzi w ogóle do zapłodnienia, bo na przykład są jałowe samczyki albo jałowe samiczki, że nie ma procesu owulacji u samiczek, nie wykształcają się kule żółtkowe, automatycznie można taką samiczkę zapładniać, ale generalnie się nie wykształci kul żółtkowych, nie dojdzie do zapłodnienia. Może dojść do zapłodnienia w przypadku jakby mniejszej inwazji tej salmonelli, ale salmonella powoduje zamarcie zarodków już w jaju. I tak jak w pierwszym przypadku mamy czyste jajka, to w drugim przypadku mamy zbuki, czyli zarodki zamierają w jajach. Trzeci kolejny przypadek mniejszego nasilenia tych pałeczek salmonella. Dochodzi do wyklucia piskląt, ale pisklęta zamierają w pierwszych dniach zaraz po wykluciu. Często jest tak, że może to dotyczyć kilku par, ale te pisklęta, które zamierają w tym pierwszym okresie, stanowią źródło zarażenia dla poszczególnych ptaków, jak i dla całego stada, które jest w obrębie tego gołębnika, bo te pałeczki my sami rozniesiemy na sprzęcie, w miskach, na butach, na odzieży, po całym gołębniku i to jest też bardzo niebezpieczne. No to w takim razie, jeżeli zaszczepimy, puścimy przed parowaniem, warto jeszcze przeleczyć na salmonelozę, czy w ogóle nie warto? Bo jak ja zawsze proponuję odwrotnie, odwrotne działanie. Zawsze przed sezonem lęgowym wykonanie kuracji, a dopiero potem szczepienie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, ponieważ mogą być cenne ptaki w hodowli, które byśmy chcieli ochronić przed wystąpieniem tej choroby, a mogą być nosicielami i takie leczenie daje możliwość wyeliminowania u nich nosicielstwa. W przypadku braku takiej kuracji i szczepienia ptaków nosicieli może dojść do przełamania odporności i takie ptaki mogą nam po prostu paść. Albo nam padną, bo dojdzie do rozwoju salmonelli na przykład jelitowej, objawiającej się biegunką, albo pojawi się salmonella nerwowa, najrzadsza spośród tych postaci salmonelli. Czasami się pojawia postać oczna, objawiająca się utratą wzroku, ale najczęstszą postacią jest postać stawowa. No i wystąpienie postaci stawowej u takiego gołębia no jest dość dużą stratą, bo taki gołąb może być już zdyskwalifikowany z hodowli i może to dotyczyć czołowych lotników. Także przeleczenie przed szczepieniem daje możliwość pozbycia się patogenu, a późniejsze zaszczepienie nabycia odporności w kierunku tego patogenu, co spowoduje, że nie tracimy ptaka, a ptak, który ma odpowiednią ilość przeciwciał, może nam jeszcze robić bardzo dobre wyniki.
ale jakby są zaszczepione, załóżmy, i przed puszczeniem w parę, przed zniszczeniem jajek, warto jeszcze w takim razie? Warto, warto ze względu na to, że przede wszystkim zapobiegamy i ograniczamy możliwość transmisji tej salmonelli do jajek. Może być tak, że gołąb zaszczepiony już pozbędzie się tego patogenu, ponieważ uczulimy układ odpornościowy na ten patogen i przeciwciała go zniszczą i on po prostu, ten system szczepienia zadziała tak jak antybiotyk, tylko że inny jest tu mechanizm. Ale może być tak, że on po prostu się rozchoruje i po prostu no, stracimy tego gołębia z hodowli. Stąd ta pierwsza metoda jest metodą bardziej polecaną. Chociaż są hodowcy, którzy mówią tak, że ja nie leczę, ja szczepię, bo wtedy wyjdą mi najczęściej nosiciele i ja potem te gołębie likwiduję z hodowli. Czyli może być to metoda do stosowania selekcji w stadzie pod kątem salmonelli. Bo musicie panowie jedno wiedzieć, że salmonella jest w każdym gołębniku. Co nie znaczy, że mamy salmonellozę, czyli wystąpienie choroby. Gołąb ma układ odpornościowy, który ma zwalczać wszelkiego rodzaju patogeny. A patogeny są wszędzie. Mogą być, z salmonellą spotykamy się także my, nie tylko w gołębniku, ale też w różnych miejscach publicznych. Tylko dzięki sprawnemu układu odpornościowemu nie chorujemy. Natomiast jak będziemy obarczeni jeszcze dodatkowym balastem w postaci inwazji pasożytniczych, inwazji wirusowych, no to wtedy ten układ odpornościowy no, pod nadmiarem tego ciężaru nie daje rady i dochodzi do wystąpienia choroby. Gryzonie. No, dlaczego salmonella najczęściej występuje w okresie jesieni po zaoraniu pól? No, gryzonie uciekają, szukają schronienia na zimę, a przede wszystkim pokarmu, czyli walka z gryzoniami przede wszystkim, ponieważ to są naturalni nosiciele tej bakterii i ogranicza to występowanie salmonellozy. Aczkolwiek do końca też nie mamy pewności, czyli nie mamy w gołębniku, na przykład w karmie, bo proszę panów, ta karma, która zawiera nawet do kilkudziesięciu komponentów, część z nich płynie do Europy z Ameryki Południowej w różnych warunkach i tam jest najczęściej w kontenerach kontakt z tą salmonellozą. Także przechowywanie w silosach, gdzie gryzonie też penetrują, u firmach paszowych, które mieszają tą karmę. Także tu nie ma całkowitej pewności, że karma, chociażby była najlepszej firmy, jest tak do końca pozbawiona tego patogenu. Można? Panie proszę. Doktorze, ja czytałem o takim czymś, że karma może być sterylnie czysta, zaparzona po prostu parą i tak pakowana. Więc jest sterylnie czysta, że nie ma tam nic. Tak, no ale trzeba się zastanowić, jaka jest wartość odżywcza. Żadnej chyba nie ma. No, to jest przede wszystkim odporność. Odpowiedź na to. Ładny wygląd karmy to nie świadczy o tym, że to jest karma zdrowa i w pełni wartościowa. Jest wysterylizowana. Dla producenta jest to dość duża wygoda ze względu na to, że on ma pewność, że on sprzedaje karmę pozbawioną patogenów. Ale dla hodowcy, no niestety na tej karmie nie ma wyników, ponieważ jest to karma wyjałowiona, przesuszona, no wystarczy tylko przesuszyć. Podstawowym czynnikiem, który powoduje wzrost bakterii chorobotwórczych, jest sprzyjającym czynnikiem jest odpowiednia ilość wody. Stąd im mniej jest wody, im produkt zawiera jej mniej, tym jest bardziej pozbawionych tych patogenów. Najprostszą formą konserwowania wszelkiego rodzaju żywności jest właśnie suszenie. Tylko nie zawsze ta żywność jest w pełni wartościowa dla gołębi, jak i dla innych ssaków. Może stanowić formę żywności zastępczej, ale w przypadku zawodników, takich jak gołębie, są to zawodowcy, sportowcy, to potrzebujemy zdrowej, kiełkującej karmy, no, nie pozbawionej poszczególnych komponentów. Pytanie takie, jak przygotować do szczepienia gołębi? Według jakiej kolejności? Czy jest jakaś kolejność najlepsza, czy jest sugerowana jakaś kolejność na przykład? Proszę pana, przygotowanie do szczepienia, więc można stosować tutaj schemat.
schemat, który każdy sobie wypracuje indywidualnie, ale przede wszystkim trzeba by było tak, zwrócić uwagę na robaki. Obniżają bardzo, bardzo silna immunosupresja powodowana przez nicienie żołądkowe jelitowe, produkują dużo toksyn osłabiających układ odpornościowy, także odrobaczenie, albo niektórzy odrobaczają w ciemno, albo wykonać badania odchodów, żeby zobaczyć, czy takie robaki są. Druga sprawa to kuracja przeciwbakteryjna i tu zwracam uwagę na tą salmonellę. Jedni robią, drudzy nie robią. Wszystko zależy od zagrożenia. Sam hodowca wie, z czym ma problemy. Czy ma problemy z salmonellozą, czy nie. I on podejmuje decyzję. Ktoś powie, ja nie mam salmonellą problemów, nie mam w ogóle postaci stawowej. Ja nie robię kuracji przed parowaniem. I chwała mu za to, ponieważ jego doświadczenie jest na tyle duże, że on postawi sobie w ten sposób z tym radzić. Inny hodowca powie, nie, ja mam problem, bo u mnie jednak jest tyle gryzoni, że nie jestem w stanie nad tym zapanować, zawsze gdzieś mi wejdą, widzi odchody albo czuje zapach i powie, ja wolę zrobić kurację, bo ja się obawiam, że jak ja kuracji nie zrobię na przednówku, przed parowaniem, to ja potem mam zepsuty sezon. Jest wskazanie do przeprowadzenia kuracji. Trzecia sprawa to samo szczepienie. Muszą być odpowiednie warunki. No i teraz tak, kiedy szczepić? To jest podstawowe pytanie. I ktoś mówi, że większość hodowców mówi, szczepimy na wiosnę. No ale ktoś tam się, a kiedy? W lutym. No panowie, musimy od razu ustalić sobie, jakie miesiące występują w jakich porach roku. Styczeń, luty są to najbardziej mroźne miesiące w roku i są to miesiące zimowe. Wiosna jeszcze w naszym klimacie, to tak naprawdę ta biologiczna wiosna to się zaczyna od drugiej połowy maja. Natomiast szczepienia w lutym to są szczepienia zimowe i przyszło to z zachodu. Tak szczepią w Belgii, w Niemczech, w Holandii, tylko musimy zwrócić uwagę, że oni mają inne warunki klimatyczne. Tam po prostu często w zimie nie ma śniegu. Jest, temperatura nie spada poniżej zera, jest ciepło. Stąd mogą sobie na to pozwolić. Natomiast w naszej tutaj szerokości geograficznej trzeba zwrócić uwagę, że możemy mieć problemy, żeby trafić temperaturę. Temperatura powinna być na plusie w gołębniku przez około tydzień w dzień i w nocy. Nie powinno być mrozów. Stąd kilka ostatnich lat było naprawdę ciepłych, a jak widzimy, że ta zima może przyjść i potrafi być nawet bardzo mroźna i to może być tak, że teraz będziemy mieli kilka lat bardzo mroźnych. Stąd ja też zalecam hodowcom, żeby się zastanowili nad tym, czy nie warto by było gołębi dorosłych zaszczepić zaraz po lotach. Kończą się loty gołębi dorosłych, wzmacniamy gołębie preparatami witaminowymi, doprowadzamy je do formy, jeszcze przed rozpoczęciem pierzenia dokonać szczepienia. I wtedy mamy sprawę załatwioną, gołębie wchodzą za 3 tygodnie w pierzenie, my o szczepieniach już nie myślimy. Jeśli chodzi o aspekt urzędowy, to szczepienie w miesiącach jesiennych, często jesiennych, w pełni daje nam możliwość wystawienia zaświadczeń. Zaświadczenia to już są formą taką już przeszłą, bo teraz jedynie z obowiązującym według przepisów dokumentem jest podbity spis gołębi do lotu przez lekarza weterynarii. I proszę panów, i wtedy mamy spokojną zimę, mamy dużo czasu w zimie, możemy gołębie w zimie przezimować, nie musimy ich katować jeszcze szczepionkami, mamy spokój i nie musimy się o szczepienia martwić. A szczepienia przeciwko paramyksowirozie, są to szczepionki zabite, dają odporność na 12 miesięcy. To taką wysoką odporność, bo ona potem jeszcze jest, tylko że co roku spada. Stąd jest potrzeba tej corocznej immunizacji. Także myślę, że należałoby to rozważyć, tą możliwość szczepienia zaraz po lotach. Są wtedy najmniejsze problemy. Owszem, są hodowcy, że mają podgrzewane gołębniki, mówią, wie pan, albo mają gołębniki takie, że no, albo podgrzewane, bo niektórzy nawet widziałem już ogrzewanie podłogowe w gołębnikach, czy listwy przyścienne. Także różne tutaj cuda są. Niektórzy mają gołębniki gdzieś na strychu, gdzie po prostu na dole są izby podgrzewane i strop grzeje. Mówię, proszę pana, u mnie są mrozy, jak nie są to ekstremalne, minus 20, to ja mam zawsze gołębniku na plusie, także mnie to nie interesuje.
nie jest to dla mnie problem. Ale są gołębniki, które są na zewnątrz drewniane. One mają to do siebie, że one trzymają ciepło, ale bardzo szybko przemarzają. I w tym momencie no, już ten okres tych niższych temperatur dyskwalifikuje tutaj możliwość podjęcia szczepień. Czyli nie ma znaczenia, że w dniu szczepienia są dodatnie temperatury, tylko musi być dłuższy czas, tak? Kilka dni. Proszę pana, no, dlaczego? Przede wszystkim większość szczepionek olejowych. Olej jest podawany jako adiuwant do szczepionek po to, żeby dłużej się wchłaniał. Dłużej się wchłaniał, żeby dłużej drażnił układ immunologiczny i on przez ten dłuższy okres powodował, produkował te przeciwciała. Dlatego, że jest zawartość tego oleju i to długie wchłanianie, no to potrzebujemy tego dłuższego okresu czasu. Taki olej wchłania się do 3 tygodni. Myśmy robili sekcję gołębi, drobiu, to jeszcze po 3 tygodniach były ślady w mięśniach szczepionki. Jeszcze się całkowicie nie zasorbowała. W przypadku niskich temperatur, no przede wszystkim organizm, co się robi, jeśli ktoś jest chory? Do ciepłego, bez względu czy to jest ptak, czy to jest ssak. To jest podstawowe postępowanie. Nie do zimnego, bo mnóstwo energii wtedy organizm używa na produkcję energii cieplnej, a już na to nie ma rezerw. Dlatego to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest ten, że jak jest zimno, no to podskórnie podana szczepionka, no ten olej się wyziębia, zrobi się z tego zbity konglomerat. Organizm to odczytuje jako ciało obce i stara się przede wszystkim co zrobić. Nie może tego wydalić, to stara się odizolować od organizmu poprzez wyprodukowanie włóknika, otarbianie tego włóknikiem i to jest jakby ciało obce, nic nie ma wspólnego z organizmem. Jest taka metoda obronna. To jest silna reakcja bólowa wtedy dla gołębia, on to silnie odczuwa ten ból, a przy okazji jest reakcja, bardzo silna reakcja ogólna, objawiająca się bardzo silnym osłabieniem. A w przypadku jeszcze jakichś infekcji dodatkowych, no to one wtedy grają pierwsze skrzypce, no i może mogą być biegunki, mogą być nawet upadki. Także no to jest wtedy no, bardzo nieprzyjemna sytuacja, z której tak naprawdę ciężko wybrnąć. Szczepionki na wodorotlenku glinu, typ olejo wodne, na przykład typu Zosal-T przeciwko Salmonelli, też mimo to, że nie ma, posiadają oleju, też dają te charakterystyczne guzy. One się są szybciej resorbowane, ale też szczepione w warunkach takich właśnie poniżej zera też mogą powodować tego typu objawy. Miałem też takie przypadki, że hodowca szczepił, jak tam było minus 3 w gołębnikach zewnętrznych i faktycznie ta temperatura już, która się utrzymywała przez około 2 tygodnie, no i też guzy występowały. Czyli ten jeden dzień, zniesienie do koszak, do piwnicy, gdzieś tam przytrzymanie, jedną noc. Oczywiście w pewnym sensie jest to, ale jest to półśrodek. Półśrodek, bo no, on trafia na drugi dzień, no i może też dojść jest do tydzień czasu. No, jeżeli chcielibyśmy szczepić tak w naszych warunkach, na, powiedzmy w tym okresie zimowym, to lepiej było to zrobić, jakby już ryzykować to gdzieś na początku grudnia, czy... Zaraz po pierzeniu, jeszcze w grudniu. Zawsze łatwiej trafić w temperaturę na plusie. Jeszcze w starym roku. Nawet jak zostaną na jednej lotce, to już można szczepić, bo jest to mniejsze ryzyko jak szczepienie już w pełni pierzonego gołębia, ale w takich warunkach, że no widzieliście Państwo, na przykład te temperatury, które teraz były, to nawet ich nie zapowiadali, że będą takie temperatury. No nie. To było praktycznie z dnia na dzień. Mówili, że przyjść jakieś chłodne arktyczne powietrze, ale nikt nie mówił, że będzie nawet minus 30. W Żywcu było minus 62. A szczepienie młodych? Lepiej na przykład zaraz przed odsadzeniem, czy na przykład przed lotami, powiedzmy tam w lipiec, czy... Proszę pana, przede wszystkim młode powinny być 2 razy zaszczepione. Tu akurat panu mówiłem dlaczego. W skrócie po to, żeby miały odpowiedni poziom przeciwciał. Pierwszy raz to daje tylko jakieś połowiczne zabezpieczenie. Drugi raz dopiero wytwarzają się przeciwciała w pełni ochraniające gołębie. I teraz kiedy to zrobić? Jest dość dużo czasu, od tego trzeba zacząć. Wszystko zależy od tego, kiedy ten młody się lęknie, który to jest lęk oczywiście. Ale przy pierwszych lęgach, tych lęgach powiedzmy wiosennych, to można szczepić gołębie po odsadzeniu. Tylko trzeba pamiętać, żeby to było po 2 tygodniach od odsadzenia, bo te 2 tygodnie są takie krytyczne dla gołębi młodych. One się adaptują
I to jest tak, jakby pan gołębia przeniósł gdzieś do innego gołębnika, ale do innego hodowcy. On się adoptuje z inną florą bakteryjną i reaguje bardzo silnym stresem. To obniża jego sprawność i odporność. Dlatego 2 tygodnie po odsadzeniu. Drugie szczepienie nie wcześniej jak po 3 tygodniach od pierwszego. Ale w przypadku późniejszych lęgów może być tak, że hodowca nie zdąży przed sezonem zaszczepić te 2 razy. I wtedy jest możliwość taka, że możemy szczepić gołębie w miskach, tylko warunek pierwszy raz, a drugi raz 2 tygodnie po odsadzeniu. Tylko trzeba pamiętać, żeby szczepiąc gołębie w miskach miały ukończone 21 dni. Bo po 21 dniach jest w pełni sprawny już układ odpornościowy młodego gołębia i jest na tyle niska ilość przeciwciał matczynych, że nie powoduje ona immunosupresji. Dlaczego? Bo jeśli do 3 tygodni jest duże zabezpieczenie przeciwciałami rodziców, które przekazują w mleczku i jeśli jest duża ilość przeciwciał matczynych, układ odpornościowy sam nie produkuje przeciwciał, bo mówi, po co? Przecież ja przeciwciała dostaję od rodziców. I szczepienie wcześniej nie ma sensu, bo nie daje efektu. Po 3 tygodniach ilość spada na dostatecznie niski poziom, że pobudza funkcjonowanie układu odpornościowego młodego ptaka. Ile przed lotami minimalnie można gołębie zaszczepić? 3 tygodnie, miesiąc? Proszę pana, także one do lotu książkowo 6 tygodni, przed lotami, przed palowaniem, praktycznie bezpiecznie 4. To jest tak bezpiecznie. No nie radzę, bo są tacy, że 2 tygodnie szczepią, no ale jak gołąb przechodowuje do 3 tygodni, a proszę sobie zdać sprawę, że krytyczny okres po szczepieniu to nie jest pierwszy tydzień, tylko drugi, od 7 do 14 dnia. Wtedy gołąb zaczyna właściwa produkcja przeciwciał. I wtedy najczęściej gołąb następuje największy spadek formy i często hodowcy nie wiążą tego ze szczepieniem. Jeśli jest po tygodniu, po 7 dniach wszystko ok, to nagle zaczyna być problem. I z reguły ten taki deficyt kondycji jest pomiędzy 7 a 14 dniem. I wtedy trzeba najbardziej uważać. I te wszystkie środki, które podajemy w celu wspomagania odporności, jak ta forma wysoka odporność, jak witaminy, największe nasilenie jest właśnie w tym okresie, między 8 a 14 dniem. Pierwsze dni po szczepieniu to jest tylko stres wywołany łapaniem, samą techniką szczepienia. Tak już się reaguje stresowo, jak się wystarczy, żeby tylko włożyć do kosza i to już jest taki stres, że już może ptak już chorować. A jeszcze jak wykonujemy jakieś czynności wobec ptaka, to powoduje jeszcze dodatkowe wystąpienie stresu i spadek odporności. Natomiast najgorszy okres uczulam między 7 a 14 dniem i wtedy nie zapominajmy, wtedy naprawdę temu ptaku trzeba pomóc. A czy szczepienie potrójną szczepionką to jest równoznaczne ze szczepieniem pojedynczymi szczepionkami tam w jakichś odstępach czasu? Czy to daje to samo faktycznie? No nie. Proszę pana, no to tak jakby pan w jednym czasie miał robić 3 czynności naraz. To nigdy nie będzie to samo, jak pan zrobi to oddzielnie. Proszę pana. Czyli to, jeśli chodzi o młode ptaki, od razu. Zróbmy dobrze, wolniej, ale dobrze. Przede wszystkim paramikso. To jest podstawa. Druga sprawa to ospa. No bo ospa jednak cały czas jest problemem. To, że nie ma postaci skórnej, nie znaczy, że nie ma postaci wewnętrznej. Wirus atakuje organy wewnętrzne, atakuje serce i potem nie można się dziwić, że się gołębie gubią i nie wiadomo dlaczego, prawda? Postać dyfteroidalna na wodach śluzowych czasami jest i w nosie, gdzieś czasami na powiece, pod powieką, w jamie gardziobowej. Często się trafiają te postacie. Sami wiemy, jaki to jest problem dla gołębia, jak one są uciążliwe. Dlatego na ospę też zwracam uwagę. Natomiast salmonella już mniejszy problem, bo tu już można zwalczyć salmonellę poprzez odpowiednią higienę w gołębniku. Poza tym nawet jak ona wystąpi, można sobie z nią dość szybko poradzić. Antybiotykiem jest taka możliwość, co w przypadku ospy i paramyksowirozy nie ma takiej możliwości. Trzecia sprawa, no to już jest wirus powiedzmy kataru zakaźnego, ale to są już sprawy trzeciorzędne. Także tutaj proponuję pojedyncze szczepionki u młodych. Ewentualnie można stosować salmowir, ale już im więcej jest antygenów, tym obowiązkowo dwie iniekcje, czyli 2 szczepienia.
ze względu na to, że w dwóch, trzech kierunkach w jednym czasie odporność jest zawsze na niższym poziomie, jak szczepionie pojedynczą szczepionką w jednym okresie. Wtedy są niższe poziomy przeciwciał, ale my, żeby mieć odpowiednią protekcję, musimy podnieść te poziomy poprzez drugie szczepienie. Także to jest bardzo ważne. Nawet Puławy kiedyś mówiły, że trzeba uważać, żeby salmowir, czy mykosalmowir był w pełni efektywny. Obowiązkowo dwa szczepienia młodych ptaków przed sezonem. A przed sezonem to znaczy, że do końca sierpnia powinny być te szczepienia wykonane. Teraz pytanie. Szczepienie robimy, jak kończą 3 tygodnie. Kiedy robimy następne i kiedy robimy ospę? Pamiętając, że są loty dorosłych. No właśnie. No teraz tak. Szczepienie... No, ospę nie zrobi się. Jak są loty dorosłych, z ospą jest już problem. Także to jest inny temat. Po locie ostatnim. Tak. Natomiast jeśli mówimy o szczepionkach, to mamy tak. Młode, tak jak wcześniej powiedziałem, albo pierwsze szczepienie po 2 tygodniach, następne po 3 od pierwszego, albo w miskach po ukończeniu 21 dnia, a drugie po 2, 3 w 4 tygodniach po odsadzeniu, a ospa po ostatnim locie dorosłych. No niestety ognisko ospy, żywy wirus, dorosłe ptaki, to przechodzi, idzie z powietrzem, zaraz obniża tak formę, że mamy po lotach. A jeżeli ktoś chce salmonelę jeszcze szczepić, to wtedy przerzucają na zimę, czy powiedzmy grudzień, czy... Znaczy w okresie letnim jeszcze starczy czasu na salmonellę. Jeśli chcemy założyć, że jeszcze chcielibyśmy dodatkowo zaszczepić salmonellę pojedynczą szczepionką, na przykład z osalem, no to wtedy tak zakładamy tak, 2 razy nakręćka w przypadku szczepionek pojedynczych. Tak, pierwsze szczepienie w misce, drugie szczepienie po odsadzeniu i potem mamy po 3 tygodniach możliwość zaszczepienia salmonelli. Ten okres tych miesięcy letnich jest na tyle długi, że możemy to zrobić. Jeśli mamy tego czasu mniej z racji wykonywanych czynności zawodowych, no to wtedy musimy już pokombinować, czyli może zrobimy tak. Pierwsze szczepienie na przykład w misce, ze względu na to, że łatwiej przechorowują salmowirem albo mykosalmowirem, po odsadzeniu szczepionką pojedynczą i potem po 2 tygodniach salmonelle. Albo jeszcze skrócić, pierwsze szczepienie w misce salmowirem albo mykosalmowirem, już mamy salmonellę też, a jakbyśmy tak, bo mamy zagrożony gołębnik, nie radzę nic robić na zapas. Jak nie ma salmonelli, to nie robić szczepień na zapas, bo zawsze to obniża formę ptaków, ale jeśli musimy, to salmowirem w misce, a po 2 tygodniach odsadzenia z osalem. Bo wtedy na przykład, bo mamy ten okres krótki, albo nie mamy czasu na przykład, bo ktoś pracuje za granicą i na przykład nie ma możliwości, żeby co 2 tygodnie, co 3 tygodnie szczepić ptaki. Ale wielu hodowców na przykład po ostatnim locie starych w jednym dniu szczepił młode i na kręćkę pojedynczą i na ospę. Tak. Też na szczepie można. Tylko nie iniekcyjnie, na kręćka w postaci iniekcji, a na ospę metodą staryfikacji. Tak szczepimy. Też jest dopuszczalne szczepienie salmowirem w postaci iniekcyjnej na ospę metodą skaryfikacji. Z mykosalmowirem już jest gorzej. 4 antygeny na młodego ptaka uważam za dużo. Rozłożyć sobie te szczepienia. A jeszcze a propos ospy. Bardzo ciekawe, ostatnio widziałem metodę łączenia 3 igieł, maczania i nakuwania lekko. I koniec. Co o tym sądzisz? Tak się szczepi drób, tak się szczepi kanarki. Jest to też metoda skaryfikacji poprzez nakucie. W ospie najważniejsze jest to, że wirus musi się dostać do komórek nabłonka. Czyli musimy przerwać ciągłość ściany nabłonka. Albo poprzez wtarcie, albo poprzez przekucie. U drobiu kanarków szczepi się w błonę skrzydłową, która jest luźna, nie jest ukrwiona, pach. U gołębi oszczędza się tutaj okolice skrzydeł, raczej nie radzę tego robić, ale można też tą metodą gdzieś na przykład podskórnie w okolicy podudzia. Też można tak wykonać. Albo w kart też można. To wymaga większej wprawy, bo jest też możliwość szczepienia przeciwko ospie metodą iniekcji. Nawet popularny, który u nas jest słowacka szczepionka Poxovac,
jest też możliwość szczepienia w postaci iniekcji. Panie doktorze, taka sytuacja. Ja na przykład szczepię gołąbki, proszę pana, gdy mają 3 tygodnie młode, od razu je zrzucam na dół, po prostu stare je karmią, na dole je karmią. One widzą po prostu, jak wchodzą do pojnika, wszystko pije, jak odsadzam, problemu nie ma. A jeżeli chodzi o szczepienie drugie, to jest po locie gołębi starych, drugie szczepienie i szczepienie zaraz w tym samym dniu, tak jak tu kolega Grzesiu mówi, na ospę. Chodzi o to, że ja mam taki pędzelek, umaczam do krwi po prostu, nawet jak tam u kolegi niektórego to robiłem, to mówi, chłopie, no przecież ty rozpieprzasz to, ale to wiem, że jest zaszczepione na 100%. I panie doktorze, jeszcze jedno. Mówi się, że należy zaszczepić, zużyć szczepionkę natychmiast. I tu bym się nie zgodził, bo na swoich gołębiach, wypróbowałem na późniejszych, że szczepionka była 2 miesiące, była w lodówce, proszę pana, i to samo szczepiłem, żadnych ospy nie było, nie wyrzuciło gołębiowi. Co pan doktor, jak pan doktor to podsumuje teraz? Znaczy tak, proszę pana, w przypadku szczepionek, generalnie mówi się, że wszystkie szczepionki, bez względu na to, czy są żywe, czy martwe, należy zużyć natychmiast. Taka jest zasada i generalnie należałoby się tego trzymać. Natomiast jeśli chodzi o podział szczepionek na żywe i szczepionki zabite, czyli inaktywowane, no to to już możemy wejść trochę bardziej w ten temat. I w przypadku szczepionki na ospę, jest to szczepionka oparta na wirusie żywym. Ten wirus zachowuje żywotność, dopóki jest w postaci liofilizowanej, czyli tego takiego charakterystycznego, zasuszonego krążka we fiolce. Natomiast jak go rozpuścimy z wodą, już pobudzamy tego wirusa do życia i on jakby wychodzi z tej hibernacji i w tym momencie zaczyna przeprowadzać swoje, że tak powiem, podstawowe funkcje życiowe i potrzebuje, żeby przeżyć, potrzebuje substancji, na których mógł może replikować, czyli się namnażać. Jeśli nie replikuje, to w momencie zamiera. I ten czas określa się, że to jest kilka godzin. Przyjmuje się, że jest to około dla bezpieczeństwa 2-3 godziny, żebyśmy mieli jakiś margines bezpieczeństwa. Może być to 5 godzin, ale w zależności od tego, jaki jest wirus, jak był długo wyprodukowany, jak ten wirus jest przechowywany, mówi się, że 2 godziny od momentu rozrobienia go ze spuszczalnikiem, ten wirus musi znaleźć żywe komórki, żeby mógł replikować. W tej wodzie, on pozbawiony tych żywych komórek, on będzie zamierał. I teraz jest odpowiedź na pana pytanie, że po tym czasie 2-3 godzin ilość żywego wirusa w szczepionce jest coraz mniejsza, ale żeby on dał odporność, on musi być żywy, ponieważ te charakterystyczne zmiany, które robią się na skórze w postaci charakterystycznych strupów, są wynikiem działania żywego wirusa. Jeśli pan będzie smarował rozpuszczalnikiem z wirusem zabitym, nie będzie w ogóle, może być strup, ale jeśli pan zedrze skórę, no to strup nastąpi na skutek powstania skrzepu, a nie na skutek działania wirusa, replikowania wirusa w komórkach nabłonka. Dlatego, jeśli pan uważa, że pan poszczepił, a nie miał pan ospy u gołębi, to ja bym odpowiedział, że pan miał szczęście. Bo proszę zwrócić uwagę, że dość dużo hodowców nie szczepi w ogóle gołębi, też nie ma ospy, no bo po prostu mieli szczęście, czyli nie zetknęły się te gołębie z wirusem, który może być gdzieś u innych gołębi albo gdzieś w środowisku, bo po prostu nikt nie ma problemu wirusa ospy ptasiej w środowisku, u drobiu, u innych gołębi i po prostu nie zastąpiło zakażenie tych ptaków. Określałbym to jako szczęście. Natomiast bezwzględnie należy zachowywać ten czas tych kilku godzin, bo miałem przypadki i takich przypadków miałem dużo, że hodowcy sobie przekazywali tą szczepionkę jeden drugiemu. I rano zaczął szczepić jeden hodowca, potem, proszę pana, poszczepił, no szczepienie trwało 2-3 godziny, potem z tej szczepionki jeszcze dostało, nie dość, że dostało jej dużo, bo nie rozpuścili jej jeszcze w połowie rozpuszczalnika, tylko źle rozrobili, tylko w całości. No to mówi, chłopie, ja zaszczepiłem 100, ale tu jeszcze masz jeszcze na 300 spokojnie. I tak następny hodowca, potem po południu przyjechało jeszcze dwóch i tak, ten pierwszy miał zabezpieczone ptaki, ten drugi to tak połowicznie, pół na pół,
a tamci ktoś tam miał problem. Co nie znaczy, że jak gdyby oni nie zetknęli się, ci ostatni, którzy szczepili z wirusem, mogliby zupełnie nie mieć problemu, tak jak hodowcy, którzy w ogóle nie szczepili. No po prostu jest pewne ryzyko wystąpienia schorzenia, co nie znaczy, że to schorzenie wystąpi, jeśli nie zaszczepimy. Są hodowcy, którzy mówią, panie doktorze, ja paramyksowirozy nie szczepię. Nie szczepię, bo u mnie nigdy nie wystąpiła. Ja mówię, okej, dobrze, tylko że w przypadku zetknięcia z wirusem terenowym musi pan wziąć pod uwagę, że będzie pan miał bardzo duże straty i wtedy może być naprawdę czarna rozpacz, bo lata pracy hodowlanej biorą w łeb, jak się patrzy, jak się traci najcenniejsze ptaki z hodowli. Dlatego, żeby do tego nie dopuścić, bądź to ograniczyć, szczepi się profilaktycznie. A co to jest profilaktyka? Profilaktyka są to działania prewencyjne, mające na celu niedopuszczenie do wystąpienia pewnych czynników, pewnych chorób. I robi się to jakby na wyrost, co nie znaczy, że jeśli tego zaniechamy, to te choroby na 100% wystąpią. Nie, nie muszą. Uda się rok, dwa, pięć, niektórym się może udać dłużej, ale jest to duże ryzyko i to, że się komuś coś udało, to nie znaczy, że się będzie udawać wszystkim. Ja powiem inaczej. Należy przeczytać instrukcję. No właśnie. Bo w instrukcji wszystko dokładnie pisze. W tej chwili jest ta szczepionka zarejestrowana na rynku polskim. Instrukcja jest też po polsku i tam wyraźnie wszystko pisze. Natomiast wracając do szczepionek zabitych. Oczywiście wymóg szczepienia też wszystko powinno być otwarte, wyszczepione do końca. Ja tu jestem filmowany, ja nie mogę pewnych rzeczy mówić wbrew pewnej sztuce lekarskiej ze względu na to, że po prostu ktoś mnie może potem posądzić o jakieś szarlatanerstwo albo po prostu brak wiedzy. Dlatego ja powiem tak, tylko że należy rozróżnić. Jeśli coś jest żywe, to po pewnym czasie w niesprzyjających warunkach to zaczyna obumierać. Natomiast jeśli coś jest zabite, w tym przypadku zabita bakteria bądź wirus, to pod wpływem przechowywania dłuższego, no to ona już i tak jest zabita i tak. I tu nie ma takiego bezpośredniego rygoru, że to musi być od razu wykonane, bo często sam się przyznam, że w gabinecie jak przychodzi do mnie hodowca zaszczepić 5 gołębi, to ja nie otwieram mu nowej fiolki ze szczepionką i go kasuje za całą fiolkę, tylko kasuje go za 5 gołębi, szczepionkę wstawiam do lodówki i ona tam kilka dni leży. I daje to odporność. Ale co tu jest najważniejsze? Najważniejsze to jest to, że inaczej wygląda szczepienie, jeśli się szczepi w lecznicy, gdzie są zupełnie inne warunki, lampy bakteriobójcze, gdzie jest po prostu czyste powietrze, a inaczej jak się to robi na terenie gołębnika, gdzie jest pełno pudru, kurzu i wtedy każda iniekcja, wbicie igły w tą gumkę, którą jest zamknięta szczepionka, powoduje zasysanie powietrza wraz z tym całym czynnikami, które są tam zakaźnymi. Szczepionka co prawda jest inaktywowana formaldehydem, który nie dopuszcza do rozwoju bakterii, ale zanieczyszczenia się tam dostają. W związku z tym w celu uniknięcia tych zanieczyszczeń nie powinno się tego robić w obrębie gołębnika. Druga sprawa to dostawanie się powietrza powoduje już jakby się psucie się tej szczepionki ze względu na to, że adiuwantami są oleje mineralne. One są narażone na utlenianie, czyli na po prostu jełczenie. Psuje się jakość tego oleju, a tym samym psuje się jakość szczepionki. Kolejna rzecz to jest to, że data ważności. No, data ważności tej szczepionki dotyczy szczepionki, która jest zamknięta, przechowywana w odpowiednich warunkach, czyli w temperaturze do powiedzmy plus 6 stopni, od 2 do plus 6 stopni Celsjusza. Jeśli my ją już otwieramy, to ta data ważności automatycznie się skraca tam już do 2-3 dni. Tak samo jak szczepionki nieodpowiednio przechowywanej. To jeśli zabita szczepionka jest nieodpowiednio przechowywana, to znaczy, że ona będzie już na drugi dzień niezdatna do użycia, tylko znaczy to, że już nie będzie spełniała wymogu swojej daty ważności. Ta data drastycznie się skróci w zależności od tego, w jakich warunkach była utrzymywana. No nie mówię o tym, że niektórzy wożą szczepionki
w samochodach i oferują ją z busa nagrzanego do temperatury 50 stopni i oferują hodowcom, którzy potem się skarżą, że nie mają efektu szczepienia. Na skutek tego, że ta szczepionka była wożona miesiącami czy tygodniami w nieodpowiednich warunkach i po prostu następuje pod wpływem temperatury rozkład tych przeciw, rozkład adiuwantu, a przede wszystkim następuje rozkład białka, który znajduje się w tej szczepionce w postaci antygenu. To ważność tej szczepionki jest taka, jaka po prostu jak pisze, tak? No tak. A warunkiem, że jest przechowywana w tych warunkach. Tak. A rok dłużej może być czy nie? Proszę pana. Nie, bo ja jakby mogła być dłużej, to by nie pisali na produktach dla tej ważności, bo to wtedy by nie miało sensu. Bo wy się tu śmiejecie, panie doktorze, ja myślę o czym innym, bo ja teraz panu dam przykład inny, proszę pana. U mnie w rodzinie był taki przykład, że po prostu kupiono dom stary do remontu i na górze znaleziono, proszę pana, we wekach mięso, nie, w tusze. I to miało 25 lat. Ja my to otwarli, chcieli to psudać. My z ojcem to zjedliśmy. To było takie, po 25 latach. I nikomu nic nie było, ale super, zapach, panie doktorze, no nie do powiedzenia. Dobrze, proszę pana, powiem panu tak, że jest to produkt sterylizowany. Konserwy są sterylizowane, a sterylizacja ma na celu pozbycie się nie tylko form wegetatywnych bakterii, ale też i zarodników. Także jest to produkt jałowy. To może być dobre, nie ma dostępu powietrza. Nie ma dostępu powietrza, w związku z tym nie ma możliwości, są powiedzmy jakby skrócone, wydłużone czasy jełczenia oleju, czyli tego tłuszczu, który jest zawarty w tej konserwie. Aczkolwiek właściwości organoleptyczne, czyli smakowo-zapachowe, będą się obniżać. Ja widziałem niedawno na YouTube, jak Rosjanie wykopali puszkę z 1944 roku, puszkę, konserwę mięsną. Jest taki filmik na YouTube i ją otworzyli i zjedli. Co ciekawe, po otwarciu zauważyli pod wieczkiem, że była taka czarna narość. Trudno było powiedzieć, co to jest, czy, bo to też nie wiadomo, w jakich ta puszka była produkowana warunkach, jaka była proces sterylizacji tej puszki. No w 40-tych latach no mogło być różnie. Nie było takich reżimów jak dzisiaj jeszcze w Związku Radzieckim w 40-tych latach. Ale powiedzmy, człowiek radziecki czy rosyjski ma dużo większą odporność od innych ras i dali sobie z tym radę. To znaczy tak, oni to zjedli, nie wiadomo jak było po iluś tam dniach, bo film był kręcony w czasie jedzenia i otwierania tej puszki, co się tam z nimi stało. Ja bym się mimo wszystko bał. Bałbym się może tych bakterii beztlenowych, które potrafią się rozwijać. Klostydia przede wszystkim, które potrafią się rozwijać w warunkach beztlenowych. Jeśli by jakieś tam drobnoustroje czy zalodniki przetrwały, to zawsze jest ryzyko, że może być, proszę pana, jad kiełbasiany, którą produkuje to klostydium i może być to toksyczne. To oczywiście może dotyczyć też wyrobów w dacie ważności. Stąd każda produkcja konserw jest odpowiednio testowana na obecność przetrwałych zarodników, czy jest, czy nie. Każda partia jest testowana. Zawsze jest ryzyko. Ja podobne zrobiłem jakieś doświadczenie, przetrzymałem jogurt z Bakomy przez rok czasu w temperaturze pokojowej. Po otworzeniu, proszę wyobrazić sobie, że on był organoleptycznie gorzej wyglądał, bo wytrąciła się dość duża ilość wody na powierzchni, ale jogurt można było zjeść. Ja bałem się go zjeść, ale warunki zapachowe, jakieś tam cechy takie zapachowe miał bardzo, powiedzmy, właściwe produktowi. Nie było pleśni, bo nie było dostępu powietrza. Stąd nie było możliwości dostarcia zarodników pleśni. Także hermetyczne pakowanie no, jest pewną gwarancją trwałości produktu. Tak jak weki. No, czasami też znajdują weki, które są przechowywane przez ileś tam lat, czy kompoty nawet stare, i one są jeszcze dobre. Kwestia jakiego czasu i jaka była higiena produkcji.